Wódka, cytrynówka, ło. I uderzamy w lewo na kryky. S7. Jebać konsekwencje. R380-2005 rok, Euro 3, Viatol Euro 4, 993 tysiące przebiegu, luksusowo, naczepa Schmidtka, nówka z kwietnia, z Niemiec prowadzona i zamówiona w grudniu. I w kwietniu żeśmy przeprowadzili ją. Także jest luks. 29,1 metra. No standardowa taka kurwa. Jak Schmidt jak Schmidt, no. Niektóre nie mają tego. Ta ma nacisk na osie. Napędową i na naczepę. Nie wiem, jakoś to wylicza z ciśnienia, czy chuj wiesz czego. Nie wiem, nie znam się. I pokazuje te. O, to nasz cały. Ile mamy na naczepie, jak się załaduje. No, tam przekłamuje, tam. Przekłamuje. Raz jest 200 do tyłu, 200 do przodu, kilo, nie? Także kurwa easy. Parę tam rzeczy to ja dołożyłem, bo to kurwa był taki troszkę golas, typu nie wiem, naklejki na bok, halogeny górne, panel LED, LEDowy taki kurwa 240W, 230W. No tutaj jest przytyczek, bo tutaj gościu miał podłączone pod to Michelina, tego bałwanka. Ale bałwanka zdjął i instalacja została. No i tam znalazłem sobie to, kupiłem panel. Panel założony i pod przytyczek jest podłączone. Halogeny. Tu się odpala halogeny górne, tutaj te w zderzaku. Tu przeciwdźwigne dzienne mam włączone. O, już kurwa. Rządowe skurwysyny uważą się za nasze pieniądze. Jebać. Dobra, nieważne. To w ogóle ten samochód był kupiony w Legnicy od takiego starszego gościa. Jeździł zbożówką. Coś tam woził. I ona była kupiona uszkodzona. Klepało strasznie nierówno na wszystkie cylindry. Gość mówił, że wtryski trzeba wyregulować i zawory, coś tam, ale no. No ale chuj no. Wzięta. Okazało się, że końcówka wtrysku stanęła, że kucnęła, że nie wiem, coś ją przytkało i nie wtryskiwała w ogóle paliwa na. Kurwa, co on odpierdolił zamaniane. Jakby kamieniem rzucił w ogóle. Nie wtryskiwała w ogóle na cylinder paliwa i no i klepało i w ogóle nie miało mocy, kurwa nic. Spalanie średnio, trzy dychy pusto pełno, to jest normalne raczej. 380 koni. No kurwa, to nie jest demon prędkości, to 380, ale jak się bujnie, to idzie. Jak się bujnie, to idzie i daje radę. Wiadomo, że jakby było lepiej, to by się lepiej zbierało w górki, czy tam, nie wiem. No ale nie jest źle. Nie jest źle. Tutaj w ogóle gościu zamontował sobie kamerkę. Jest na tym, nie wiem, czy będzie widać, kurwa. Kamerka jest na dachu z tyłu
mówi gościu, że jak jeździł na jakieś pole, czy tam, nie wiem, coś tam kurwa mu było potrzebne, czy potrzebne, no mówi, że jak go ładowali gdzieś tam, to nawet nie wychodził z kabiny, tylko sobie odpalał i patrzył, jak go ładują, czy tam jak. Co to za dziwoląg, kurwa, jakiś. Sangyong, co to kurwa jest? A nawet spoko opcja, bo jedzie się z, nie wiem, byłem na masie, masa destruk był brany, patrzyłem, odpalałem sobie, patrzyłem, jak sypie mi destruk, także zajebiście. To akurat fajnie, to akurat jest spoko, fajnie widać. No i pod, jak sobie odpalam kamerkę, to pod kamerką mam podłączone LEDy z tyłu. Także jak odpalam, to się palą. Nie palą się cały czas, jak mam postojówki włączone czy coś, także spokojnie mogę sobie włączyć w każdej chwili. Co ja w ogóle nie mówiłem jeszcze. Kabina Highline jest. Według mnie zarąbiście. Można się stanąć czy coś, bo w tej niskiej, najniższej, ten standard czy tam normal, kurde, jest, nie wiem, według mnie jest ciasno, kurde, siedziałem w takiej i ten, no stanąć, wyprostować się, to na pewno by się nie stanęło, ale w Highline jest zarąbiście i ogólnie no spoko, bo można sobie tam jakieś popierdółki rzucić, a że się jeździ na patelni, to tam wywrotką to się nic tam zbytnio też nie rzuca, bo jak się jest codziennie w domu, to też tak nie za bardzo się tam nie trzeba rozwodzić z czymś. Jestem